Okej, w tym odcinku będziemy kończyć projektowanie tego naszego małego GUI. Mamy już trzy pola tekstowe. Tutaj umieścimy teraz pod tym przyciski nasze. Czyli tak. Button wyjście, albo button rozwiąż najpierw. Button rozwiąż właśnie new jbutton. I w konstruktorze podamy mu rozwiąż równanie. Teraz trzeba mu ustalić położenie, czyli skopiujemy te setbounds tutaj. X-owa będzie 50, może Y-ową 150. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dodajemy batona. To jest za krótki, tekst się nie mieści i baton jest za krótki, czyli tutaj dajmy mu 100. Jeszcze za krótki, 150. Rozwiąż równanie. Teraz jest OK. Tutaj przy braku menedżera jakiegokolwiek rozkładu, jeżeli mamy ustawione na set layout null i podajemy przez set bounds, bo musimy podawać przez set bounds położenie i rozmiary, to tutaj właśnie rozmiar danego i kontrolki jest taki, jak podany w tych ustawieniach. Drugi button to będzie wyjście new jbutton. Napiszmy po prostu wyjście. B wyjście set bounce. Zobaczymy zaraz 250. Tu ustawimy. No, chyba przesadziłem troszeczkę, być może. A, jeszcze pierwszy jest niedodany. To trzeba pamiętać. B wyjście. Dobra. No, nie musi być taki długi. 50 wystarczy? Nie, nie wystarczy. 100. To teraz powinno być OK. Mamy dwa przyciski. Jeszcze teraz pole tekstowe z wynikiem, czyli te wynik równa się new j text field. Te wynik kropka set bounce. No i powiedzmy, że 50, a tutaj niech będzie 200. No i to pole dość długie powinno być, no 250, żeby miało. No i trzeba by je dodać do ramki. No dobra. Czyli mamy w zasadzie wszystko, co trzeba. No ewentualnie tutaj. No tutaj nawet nie potrzebujemy etykiety, to będzie oczywiste, jak tutaj się wynik będzie pojawiał. Także możemy sobie zacząć już dodawać teraz mechanikę całą działania. Więc po pierwsze musimy zaimplementować interfejs action listener. Zaimportujemy sobie go oczywiście. I musimy dodać metodę action performed, czyli możemy albo dodać ręcznie, albo tutaj, tak jak pokazywałem wam, source override implement methods action performed, mamy dodaną metodę action performed. Ja ją akurat chciałbym tutaj mieć przed metodą main, to jest nieistotne. Action event sobie nazwę e. I cóż, w zasadzie musimy wykonać sprawdzenie źródła, ponieważ mamy dwa przyciski, czyli piszemy object źródło równa się e get source. If źródło równa się button wyjście, zacznijmy może od tego, to coś tam, else if źródło równa się button rozwiąż, to coś innego robimy. Jeżeli chcemy
Coś mu tu jeszcze. A. Oczywiście pomyliłem się z polskim znakiem. Jeżeli chcemy po prostu, żeby program został zamknięty, to wykonujemy metodę dispose. Ja możemy sobie zobaczyć, jak to działa w tej chwili. Nie działa. Ok. A dlaczego to się zaraz przekonamy? Dlatego nie działa, że nie dodaliśmy action listenerów. Mamy co prawda JButton, ale nie mamy action listenerów, więc dodajmy sobie button rozwiąż add action listener od this. I tak samo button wyjście add action listener od this. Ok, teraz już powinno działać. Naciśnięcie przycisku wyjście powoduje zamknięcie aplikacji. Teraz jeszcze dodać trzeba obsługę przycisku rozwiąż. Ok, jaka będzie obsługa przycisku rozwiąż? Tu będzie cała sekwencja instrukcji. Więc po pierwsze musimy odczytać zawartość pola tekstowego, czyli sobie musimy zdefiniować wartość taką zmienną integer, po prostu a równa się. Teraz nasze pole tekstowe. Nasze pole tekstowe to jest TA. Wywołujemy metodę getText. No ale to jest tekst, a my potrzebujemy zmiennej typu integer. Czyli wywołujemy sobie z klasy integer metodę parseInt i argumentem tej metody będzie nasz tekst. Tak to jednym słowem wygląda. Pobieramy tekst z pola TA, przekazujemy go na metody integer parseInt i uzyskujemy wartość współczynnika A jako liczbę całkowitą. To samo zrobimy sobie ze współczynnikiem B i C, tylko tutaj odpowiednio zmieniamy pola. Teraz mamy klasę równanie kwadratowe, więc musimy sobie stworzyć obiekt równanie kwadratowe, tak samo jak tu, prawda? Musimy sobie stworzyć taki obiekt, tyle że w konstruktorze oczywiście podamy wartości zmiennych A, B i C, które odczytaliśmy z pól tekstowych. Teraz nie pozostaje nic innego, jak rozwiązać takie równanie, czyli piszemy string rozwiązanie równa się równanie kropka rozwiąż. Wywołujemy metodę rozwiąż. I w tym łańcuchu rozwiązania mamy przechowaną wartość tego rozwiązania. Więc teraz tekst wynik, zawartość pola tekstowego wynik ustawiamy metodą tekst na ten łańcuch rozwiązania. I to jest wszystko. Zobaczmy, jak to w praktyce działa. Podajemy jakieś wartości liczbowe 1, 4, 3, rozwiąż równanie i mamy. Tyle, że to nie mieści się troszkę, więc rozszerzmy to pole tekstowe. Rozszerzmy je na przykład na 300. Zobaczmy, jak to teraz działa. 1, 4, 3, rozwiąż równanie. No, jeszcze by trzeba troszkę rozszerzyć to pole tekstowe. To już jest taka trochę zabawa z tymi programami. Rozwiąż równanie. Ok, ramkę teraz by się przydało rozszerzyć. No, dobra. Niech to będzie 400. Ramkę sobie zaszalejemy i zrobimy 600. Jeszcze raz 1, jakieś tam 6, 2, rozwiąż równanie. No, jak widać, tutaj cały czas to pole nasze tekstowe jest troszkę za wąskie. To jest oczywiście nie mało, mało w tej chwili istotne. No, ale troszkę to przeszkadza. Dobra, 1, 7, 4. Tu jeszcze można by się pobawić oczywiście, żeby tych miejsc znaczących tyle nie było. No, w każdym razie działa. Program działa, program wykonuje to czego oczekujemy. Jeżeli posiada jeden pierwiastek rzeczywisty, albo nie posiada na przykład żadnych, to też komunikat jest wyświetlony. To już dopracowanie szczegółów pozostawiam Wam
pobawienie się troszkę z rozkładem tego interfejsu graficznego. No, jest to w każdym razie przykład kompletnie działającej aplikacji i przykład wykorzystania innej klasy. Klasy, którą już mamy napisaną, która wykonuje pewne operacje, a my ją tutaj implementujemy dosłownie w dwóch linijkach. Tworzymy obiekt tej klasy, równanie kwadratowe, i wywołujemy metodę. No i tak właśnie wygląda programowanie w Javie. Programowanie, gdzie tworzymy sobie szereg swoich klas i później je wykorzystujemy. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnych części.